5 maja wspominamy świętego anioła, prezbitera i męczennika. Anioł urodził się w 1145 roku w żydowskiej rodzinie w Jerozolimie. Jego matka przeszła na chrześcijaństwo i ochrzciła swoje dzieci, bliźnięta, Anioła i Jana. Rodzice wcześniej zmarli, a bracia po ukończeniu 18 lat wstąpili do klasztoru na Górze Karmel. Mając 26 lat, anioł przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce zaczął podróżować po Palestynie. Stał się bardzo szybko sławny za sprawą cudownych uzdrowień, które miały miejsce za jego wstawiennictwem. Właśnie rosnąca popularność sprawiła, że postanowił powrócić do Karmelu. W roku 1218 został wysłany do Rzymu, by przedłożyć papieżowi Honoriuszowi III nowe konstytucje zakonne. Chociaż krótko tam przebywał, dał się poznać jako znakomity kaznodzieja i został wysłany na Sycylię do walki z herezją katarską. Święty Anioł chciał nawrócić katarskiego rycerza Berengariusza, który żył w Związku Kazirodczym. Jednak próby namówienia go do zmiany życia nie skończyły się dobrze. Spowodowały tak wielką złość rycerza, że napadł on na karmelitę pod kościołem świętych Filipa Jakuba w Licata, zadając mu tak poważne rany, że święty anioł zmarł 4 dni później, wybaczając wcześniej swojemu oprawcy. Pochowano go w kościele, obok którego został zraniony, a grób karmelity wkrótce zasłynął licznymi cudami. Jego kult zatwierdził w roku 1459 papież Pius II. W 1662 roku relikwie świętego anioła przeniesiono do nowo wybudowanego kościoła Matki Bożej z Góry Karmel. W Polsce relikwie świętego anioła przechowywane były w krakowskim klasztorze na Skałce. Jego wizerunki znajdują się w pokarmelitańskim kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, w kościele świętej Teresy w Przemyślu i w pokarmelitańskich stallach w bydgoskiej katedrze. Jego wstawiennictwu przypisuje się uratowanie Neapolu przed dżumą w roku 1656. W ikonografii przedstawiany jest w karmelitańskim habicie z mieczem w głowie lub piersi. Jego atrybutami są miecz, palma, księga, trzy korony i lilia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu aniołowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.